Moi Roztomili, witamy Was ogromnie w następnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl, a poprowadzą go dla Was Jacek Pożycki i Anna Musioł. Aniu, jak święta? Zdecydowanie za krótko, ale na szczęście już dość czasu minęło, żeby wszystko po śmierguście zdążyło wyschnąć. To bardzo dobrze. Ja też tak, idąc w tych tematach akwatycznych, to tak samo jak 99% karpi, uważam, że te święta są lepsze od świąt Bożego Narodzenia. Ja nie mam zdania. Zdecydowanie, jeśli chodzi o święta, wszystkie są dobre, jak nie trzeba chodzić do roboty. O tyle może jest lepiej, że jest ciepło i wreszcie nie trzeba ze sobą wszędzie tych kabotów nosić. Ptoszki się zaczęły odzywać, a i podobno magnolie zaczynają puszczać pierwsze płonki. Więc może kiedyś jakiś odcinek koncertu życzeń nagramy właśnie w takiej pięknej scenerii przyrody jak magnolie. Pierwsze życzenia wędrują do pani Heleny Staniek z Hermanic, która 9 kwietnia będzie obchodzić swoje urodziny. Życzenia od koleżanek i kolegów z koła PTTK Ślimoki. Życzymy Ci, aby wszystkie plany, nawet te abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowia, które pomoże w ich realizacji. Pieniędzy, bez których nawet te najwybitniejsze są niczym. I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. Koło PTTK Ślimoki chce też złożyć życzenia pani Katarzynie Pszczółce z Goleszowa z okazji urodzin, kiedy czekają na nią 11 kwietnia. Dziś słońce zawitało, by promykami bukiet ci dać. Tak ciepły i słoneczny, w uśmiech serca przybrany. Szczęści w nim schowało, by radość ci dawało. Niech miłość też w nim bywo, byś była szczęśliwo. Dziś Twój dzień, więc niech dobrze zacznie się. 9 kwietnia swoje urodziny będzie obchodził pan Wojciech Tatka ze Skoczowa. W tym szczególnym dniu życzymy panu dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne. Realizacji planów, nowych wyzwań, spełnienia marzeń, a w życiu osobistym dużo miłości, by chwile spędzone wśród bliskich stanowiły oddech od codziennej pracy. Tego wszystkiego życzą wszyscy pracownicy i współpracownicy. 10 kwietnia urodziny mo David Flay. Życzymy Ci, abyś w tym pokręconym świecie potrafił odnajdywać pewny grunt pod nogami, abyś zawsze wiedział, po co i dla kogo warto żyć i tworzyć, abyś kochał i był kochany. Życzymy Ci marzeń wielkich i odwagi, by je spełniać. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem móc wspominać ją z radością. Żyj najpiękniej, jak umiesz, po swojemu. Spełniaj się, nie tylko artystycznie. Wielu koncertów i dużo zdrowia życzy cała redakcja OX.pl. 9 kwietnia wielką okazję do świętowania będzie miała pani Zuzanna Wisełka z Równicy, ponieważ będzie obchodzić swoje 90. urodziny. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, pomyślności, pogody ducha, pociechy z córek, wnucząt i prawnucząt. Mamusiu, abyś zawsze była taka, jak jesteś i była z nami jak najdłużej. Cieszyła się naszymi sukcesami i dobrym zdrowiem. Tego życzą córki Iwona, Emilia, Elżbieta i Aniela. A także swój szczery uśmiech przesyła najmłodsza prawnuczka Orianka. To już wszystkie życzenia, jakie my na dziśka dla Was przygotowali. Pamiętajcie, że czekamy cały tydzień na kolejne powinszowania i każde dobre słowo, które chcielibyście przesłać swoim najbliższym. Możecie też sami nagrać takie życzenia i wysłać do nas filmik. Na pewno zostanie zamieszczony w koncercie. A dla wszystkich Państwa zagra David Flay ze Skoczowa i przeniesie nas na morską plażę. To miłego słuchania i do widzenia za tydzień. No nie wiem, Aniu, czy ja wrócę z tej plaży, ale zobaczymy. Somewhere far away from my place, but I want you here by my side. It's so hard to wait for your face, but I was waiting, waiting all my life. I am still waiting, late in the night. I am still waiting.
My heart feels so lonely, and I'm ready, ready to let go. I just look, look at the horizon, and I know I'll see you someday. I am still waiting late in the night. I am still waiting when the day is young. I am still waiting, I'm losing sleep. I am still waiting for you to come. I am still waiting late in the night. I am